Cześć! Ja mam na imię Magda. A ja Julka. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić rybkę. Osoba dolna kładzie się na czymś miękkim. Osoba górna razem z dolną splatają palce. Dolna osoba kładzie nogi na kości biodrowej. Osoba górna podskakuje. Prostuje nogi. Wtedy patrzy się przed siebie i ręce bierze w bok. To jest rybka. Zapraszam do filmiku numer 2. Pa! Cześć! Pokażemy Wam teraz sposób drugi, jak zrobić rybkę z mostkiem. Tak! Robimy normalną rybkę, tak jak pokazywaliśmy w tamtym odcinku. Ale my nie robiliśmy taki sas. Osoba dolna robi rybkę. Łapie się za ręce. Łapie się za barki osoby dolnej. Po czym osoba górna prostuje nogi. I robi mostek. To jest mostek. Rybka razem z mostkiem. Pa! Zaraz pokażemy Wam trzeci sposób. Ale to... Cześć, witamy Was po raz kolejny. Pokażemy Wam teraz sposób, który obejrzałam na internecie. Tak. Osoba dolna kładzie się na plecach, podnosi w sposób do rybki osobę górną. 3, 2, 1. Osoba dolna zawija nogi w ten sposób. No. Po czym prostuje ręce. Musicie uważać, żeby osoba, która jest u góry, nie spadła. Ponieważ może się to skończyć tak, gdy osoba podskoczy za szybko lub nie wyprostuje nóg, a dolna nie utrzyma równowagi, to może od razu zlecieć. A jeśli szybko się odepnie, to może stracić równowagę. Odepnij się szybko. Oderwij. O! Widzicie? Wtedy musicie uważać. Róbcie to najlepiej powoli. Z tyłu miejcie jakieś zabezpieczenie najlepiej. Pa! Cześć. Cześć. Dzisiaj Wam pokażemy stanie przodem. Jedna osoba staje. Osoba, która będzie stała tutaj na biodrach, podskakuje. Kładzie nogi, po czym łapiecie się obydwoje za łokcie i wypinacie się do tyłu. To jest stanie przodem. Zapraszam do następnego. Pa! Pa.